Pierwsza linia obrony pomału zawodzi. Ta pompa ma mnie uratować tym pogłębiałym. Lecimy z tym do studni. Nie wiem, czy mi się teraz uda to tak wsadzić. Jakbym chciał, oby żeby mi telefon nie wpadł. Ok, sytuacja wygląda tak. Pierwsza linia obrony to była pompa ukraińska, nazwijmy to tak. A teraz nie można mówić inaczej. Dawała radę. No właśnie, zaraz mi spadnie mocowanie, jeszcze kabel i będę miał tyle z pompy. I co? Pompuję wodę, ale widać, że jest lustro. Te lustro już jest pomału wyżej, co mam piwnicę. Więc muszę utrzymać lustro wody poniżej poziomu piwnicy. Powinno być ok. Pompa spuszczona, linka napięta, nie opieramy się o dno. Kiedyś to służyło do pogłębiania, teraz nie chcemy pogłębiać, teraz chcemy pompować wodę. Tam wam później pokażę, gdzie będę spuszczał. Zobaczymy, co się odwali. Aplikacja. Studnia. Coś ruszyło, tylko coś mi się wydaje, że pompa chyba się zawiesiła. Nie widzę, żeby woda leciała. Słychać, że się coś dzieje, ale pompa nie rusza. Spróbujemy jeszcze kilka razy. Widać, aż się coś tam gotuje. O, ruszyło. Pompa musiała być tak mocno zanurzona, że nie złapało. Udało się pompę uruchomić, za drugim razem złapała. Teraz widzę, że muszę tutaj zrobić mały myk. Sobie przygotowałem patyk, ale nie sądziłem, że tak będę go wykorzystywał. Chcę, żeby ta woda leciała tutaj poza tą trawę, żeby leciała tutaj do kratki. Z Mausera już nie zbieram deszczówkę, też spuszczam. Poprzednio co pompowałem, to wszystko szło jeszcze do Mausera i później na ogród, żeby jednak do wód gruntowych to poszło. Ale w tym momencie już nie mogę sobie na to pozwolić. Trzeba obniżyć poziom w studni, żeby było dużo poniżej piwnicy, żeby się nic nie pokazało. Może się uda bez większych incydentów.